Panie pośle, kiedy spojrzymy na ostatnie sondaże, to jest jedna formacja polityczna, która notuje coraz gorsze wyniki, cieszy się coraz gorszym poparciem, chociaż cieszy to chyba nie najlepsze słowo. Oczywiście mowa o Koalicji Obywatelskiej, o Platformie Obywatelskiej. Z czego wynika fakt, że właśnie Platforma no, coraz ma mniej do zaproponowania swoim wyborcom i wyborcy po prostu przestali wierzyć temu ugrupowaniu? Kryzys przywództwa to jest przede wszystkim to, co dotyka obecnie Platformę Obywatelską. Ich przywództwo jest słabe, bez pomysłu na siebie, bardzo chaotyczne, bez pomysłu na zagospodarowanie chociażby byłego kandydata na prezydenta, który według jakby dzisiejszy sondaż patrzeć, jakby poszedł razem z Hołownią, to miałby bardzo wysoki wynik, a Platforma spadłaby na same dno. Także jest to kryzys przywództwa, kryzys osoby, która mogłaby pociągnąć te formacje i pomysłu na te formacje. Platforma od 20 lat jest w polskiej polityce, potrzebuje coś nowego, ale nie widać, żeby do czegoś nowego miało dojść, poza wyrzuceniem posłów, bo to jest akurat nowość w przypadku tej formacji, że ktoś jak już ma zdanie przeciwne, to zostaje wyrzucony. Wydaje się, że to ostatecznie raczej pogrąży Platformę, która coraz bardziej dryfuje. Już nie wiadomo, czy chodzi o to, żeby tą równię pochyłą zatrzymać, czy po prostu wybrać tego, kto zgasi światło w tej formacji. Nas jako Konfederacja oczywiście cieszy upadek tej formacji ze względu na jej nachalną europejskość, na tą achalną unijne dążenia tej formacji, które sprzedałaby wszystko, co jest w Polsce, żeby tylko się przypodobać Unii Europejskiej. Także nie jest to, nie płaczemy nad tą formacją, aczkolwiek kryzys jest widoczny z każdego frontu. Widać to było też bardzo przy głosowaniu nad zasobami własnymi Unii Europejskiej, gdzie nie potrafili narzucić własnej narracji, gdzie nie potrafili pokazać się jako stronnictwo zwarte, tylko po prostu byli rozdzierani z każdej strony i to widać, że to raczej już nie idzie w żadnym dobrym kierunku dla nich oczywiście, ale dla Polski jest to oczywiście dobra wiadomość. Panie pośle, to czy w takim razie receptą na podtrzymanie tych tendencji, pewnego nurtu, który wykazuje Platforma Obywatelska, jest ugrupowanie Polska 2050 Szymona Hołowni. Innymi słowy też, czy to może być taka szalupa ratunkowa dla posłów, którzy z Platformy odchodzą? No widać to chociażby po ich kole poselskim, gdzie 4/5 to są właściwie posłowie z tej Koalicji Obywatelskiej i wygląda na to, że w przyszłym Sejmie, jeśli Szymon Hołownia wprowadzi jakiś posłów, to 90% to będą posłowie obecnej kadencji, którzy już teraz są właśnie w Koalicji Obywatelskiej. Także jest to szalupa ratunkowa i tak jak kiedyś Unia Wolności stała się Platformą Obywatelską, tak wydaje się, że ta Polska 2050 będzie dokładnie tym samym. Jeśli właśnie Hołownia stanie razem z Trzaskowskim, to przejmą dokładnie ten elektorat, przejmą prawdopodobnie dokładnie tych samych samorządowców i przejmą w 90% tych samych posłów. Także nie jest to nic innego niż po prostu szalupa ratunkowa. Jeżeli nie Borys Budka, jeżeli nie Rafał Trzaskowski, kto mógłby poprowadzić Platformę, kto mógłby coś zaproponować, kto mógłby być tym przywódcą z charyzmą, który podniósłby z kolan Platformę Obywatelską? No, o charyzmie tu ciężko mówić, aczkolwiek wydaje się, że ta kula śnieżna już nastąpiła, ta równia pochyła i tutaj wydaje się, że nikt nie jest w stanie już tego zatrzymać w takiej formie, ponieważ nie ma tutaj pomysłu, nie ma pomysłu na rozwiązanie. Było to bardzo dobrze widać podczas poprzednich wyborów, gdzie też nie mieli żadnej narracji, gdzie nie potrafili stworzyć niczego nowego, że nie potrafili nadać ton życiu publicznemu już żadnemu. Oni tylko już naśladowali, imitowali, starali się dopasować do sytuacji. Także wydaje się, że to jest równia pochyła, którą już nie jest w stanie naprawdę nikt nie zatrzymać. Powrót Donalda Tuska do krajowej polityki, do Platformy Obywatelskiej jest możliwy pana zdaniem? Do Platformy już nie. Wydaje się, że jeśli miałby wrócić Donald Tusk do polskiej polityki, to założy coś własnego, coś autorskiego, aczkolwiek on też ma bagaż, tak? To nie jest tak, że Donald Tusk wraca na białym koniu. To jest człowiek, który rządził przez prawie 8 lat w Polsce, który ma ten bagaż na sobie i to nie jest pozytywny bagaż. Jeśli patrzeć na opinię publiczną, to większość głosów jest negatywnych. Także nie jest to rycerz na białym koniu co najmniej, tylko jest to obciążony złym bagażem eurokrata, który po prostu chce wrócić i przejąć władzę w Polsce, aby kolejne elementy naszej gospodarki, naszej suwerenności oddać Unii Europejskiej.